Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy serdecznie ze studia Radia Sopockie. Dzisiaj planujemy zaprezentować Państwu, w jaki sposób nagrywamy dżingla. Natomiast zanim nagramy tego dżingla, planujemy stymulować prądem. Dzięki temu zwiększymy swoje możliwości. Zamierzam zainstalować Wojtkowi montaż, który ogranicza branie ryzyka. Nie przypuszczam, żeby ten dżingiel był jakoś super ryzykowny. Ale dzięki temu będzie na pewno bardziej stonowany i zachowawczy. Ekscytujący, miejmy też nadzieję. No może nawet nie, bo nie będziemy ryzykować. Tak, ale mnie ekscytuje, jeżeli robimy coś publicznie i robimy coś, czego jeszcze w tym tygodniu nie robiliśmy. Zapraszam. Zaczynamy, a zaczynamy od prądu. Ja już się brzydałem. Tak. A ja czekam na montaż. To są elektrody. O. To jest plus, to jest minus. Tu są gąbki i one są. Tu są gąbki, one są pomoczone wodą, solą. To są elektrody. Jest to urządzenie nazywa się Focus i ono generuje prąd. Jeszcze nie boli. Proszę. Według podręcznika powinniśmy zmierzyć jego czaszkę i precyzyjnie wyznaczyć punkty stymulacji, no ale one mniej więcej znajdują się w tym miejscu. Najwyżej wystymulujemy ośrodki odpowiedzialne za coś zupełnie innego. Gdybyśmy przyłożyli te elektrody z tyłu, to wtedy moglibyśmy na przykład stymulować parsowanie rytmiczne. Zobaczymy, w co trafimy. Uwaga. Coś się zaczyna. O, powoli zaczynam czuć drobne łaskotanie. Widzę pod powiekami małe wyładowania elektryczne. Dobra, idziemy nagrać dźwięk. Boję się, że to mi spadnie z głowy. Przenosimy się w takim razie do studia Radia Sopockiego i nagrywamy dźwięk. O, bzy, bzy, bzy. O, bzy, bzy, bzy. O, bzy, bzy, bzy. O. Pokażę Państwu sprzęt, który posłuży do nagrania. To jest mikrosampler. Urządzenie, które nagrywa krótkie próbki dźwiękowe, czyli sample. A to jest pojemnik z pastą polerską do polerowania. Właśnie można tym wypolerować na przykład uszkodzone płyty CD. Mało popularne obecnie. Tutaj uruchomimy tym pięknym, zielono-błyskającym przyciskiem nagrywanie. Nagramy go pod ten klawisz. Oh yeah, to jedziemy z tematem. Ustawiliśmy poziom głośności na początek, żeby zgadzał nam się. Bliżej. Jeszcze bliżej. Powiedz coś. Pam 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 pam. Czas tego jingla określimy na 5 sekund. Myślę, że to wystarczy spokojnie, nawet chyba będzie za dużo. Uwaga, zaczynamy. O bzy bzy bzy. O bzy bzy bzy. O bzy bzy bzy. Coś się przerwało. Zabrakło. Czyli jednak przekroczyliśmy 5 sekund. Ustawię czas na 10 sekund. O bzy bzy bzy. O bzy bzy bzy. O bzy bzy bzy. O Radio Sopocki. Yeah! Tym razem mieliśmy trochę dłuższą wersję. Nie musimy nagrywać ponownie, wystarczy, że przytniemy ją trochę od końca. O bzy bzy bzy. O bzy bzy bzy. O bzy bzy bzy. O Radio Sopocki. Yeah! Całkiem sprytny ten dżingiel. Natomiast to jest materiał, który możemy spokojnie nadać we wszystkich serwisach. To jest materiał, do którego prawa autorskie masz czym i ja. Creative Commons. Wspólnie zgadzamy się z tym, że jest to dozwolone. To jest legalne. Tak właśnie w ten sposób to wygląda. Wojtek wciąż jest symulowany prądem. Jeszcze nie wiemy jego efektów, ale za chwilę zobaczymy, co z tego wyszło. Wojtek trzyma się na nos, bo jego jingloproducent, czyli skromnie mówiąc ja, zjebał się w studiu. Kurwa, idę stąd, ja pierdolę, ty jesteś kurwa, człowieku, idź do lekarza. Do weterynarza, do lekarza za późno. Z czym, słuchaj, ja ci powiem tylko jedno, kurwa, jeżeli te filmy ujrzą światło dzienne, to ja się zapadnę pod ziemię. I kurwa. Wojtas, ale co nie złego będzie w tego tym? Przecież to jest, ale przecież to jest ludzkie, że ludzie czasami puszczają bąki, tak? Mi się nie rozumiem, ale to jest coś, o czym nie trzeba opowiadać innym, kurwa. To jest tak oczywiste, że nawet nie trzeba o tym mówić po prostu. No ale to jest przykre, no przecież mieliśmy coś nagrać. To jest bardzo według mnie, to jest bardzo ekstremalne. To jest ekstremalnie przykre, że się zjebałem. No, ale nie musisz mówić podzielić. Do kamery. Może no ja to siebie mówię, ale kamera widzi. A kamera nagrywa i potem kierujesz swój przekaz do odbiorców. Zawsze. I za darmo. Za darmo, ale ja tego nawet za darmo nie chcę oglądać.
Ludzie, pomóżcie Szymowi. Naprawdę, on potrzebuje pomocy. Witamy ponownie. Wojtek, jak zrobił ci prąd? Chyba mam dość grubą skórę na czaszce lub mamy mózg. Specjalnie czuję jakieś zmiany, naprawdę. Ale myślę, że to może być odczucie tylko związane z tym, że rzadko to robię i po prostu nie wiem, czego oczekiwać. Ja brzygam się regularnie i powiem, że ta sesja, którą zrobiłem pół godziny temu, rzeczywiście nastawiła mnie dość jestem, mam wrażenie, że jestem bardziej precyzyjny, że nie jestem tak roztrzepany. Czyż w pewnym sensie jestem bardziej ogarnięty, bardziej skupiony na tym, co się dzieje i rzeczywiście podobno takie efekty ma ten montaż. Być może dzięki temu udało nam się skończyć lub posunąć do przodu naszego jingla. Tak. Ponieważ nie skończyliśmy na tym, co zrobiliśmy przed chwilą, tylko jeszcze pobawiliśmy się trochę z tym dźwiękiem. Tak, a do tego mam wrażenie, że nasze nagrania w Radiu Sopockim o Sopot Wyścigi Robali są znacznie bardziej czytelniejsze niż te bla bla bla, co robiliśmy wczoraj. Czyli skupiamy się na tym, żeby nie nudzić i no mam wrażenie, że mam nadzieję, że skupiamy się na tym, żeby nie nudzić za bardzo. Tak, tak, nie nudzimy, tak? Pan Boże. Nie nudzimy. Nazwaliśmy tego jingla bzy. Za chwilę go usłyszycie, ponieważ włożymy go w słuchawki, więc zobaczcie, jak to jest być w słuchawkach. Słuchawkowy punkt widzenia i słyszenia. O bzy bzy bzy, o bzy bzy bzy. O bzy bzy bzy, o Radio Sopocki, yeah! Tak, a więc to już jest chyba trzeci czy czwarty dżingiel, który tu nagramy. Jest to pierwszy dżingiel, który udało nam się, mam nadzieję, że uda nam się zachować? Tak, tak, tym razem już nie pozwolę, żeby zginął. Wciskam dwukrotnie przycisk. Right. Trzykrotnie, okazuje się. Trzy razy trzeba wcisnąć, żeby się nagrało. Ostatnio prawdopodobnie wcisnąłem dwa razy i to było za mało. Trzeba trzy razy wcisnąć ten klawisz i mamy bzz. A Wojtku, mam jeszcze sprawę, czy zauważyłem tu fantastyczną funkcję, ponieważ generalnie jestem osobą bardziej wizualną niż dźwiękową. Zauważyłem zajebistą funkcję na tych światełkach. Mógłbyś to pokazać naszym bardzo oglądaczom? Proszę. Efekt, który towarzyszy to są światełka i teraz jak on naciśnie jakimś tam guzik, te światełka polecą. Dawaj. Jeszcze raz. Widzieliście? Właśnie, no chyba trochę mało to widzisz. W realu generalnie wygląda to fantastycznie. Światełka przelatują przez tą klawiaturę, ja się jaram, Wojtek się jara i posuwamy się do przodu. A więc co? Sayonara. Sayonara, dziękujemy serdecznie za uwagę i do zobaczenia w przyszłym odcinku transmisji z Radia Sopockiego Sopot Wyścigi Robali. Oh yeah, szatan!